Jeżeli nie martw się o mnie, mamo. Będę ostrożna. Mama włożyła do koszyka rogaliki, czereśnie i dołożyła jeszcze słoiki. Dobrze, dziękuję. No to może jakaś dziewczynka teraz. Może Dominika. Czereśnie. I dołożyła jeszcze słoik powideł oraz osełkę świeżutkiego masła. Babcia ubóstwiała świeżutkie rogaliki posmarowane pachnącym masłem i domowymi powidłami. Czerwony kapturek wziął koszyk i ruszył w drogę. Starym ciemnym Boże głęboką ciszę przerywał jedynie świergot ptaszą. Z dali echo niosło uderzenie z siekier, którymi drwale rąbali uschłe tnie drzew. Dziewczynka szła prosto ciężynką, gdy nagle pojawił się tuż przy niej duży wilk.